Panie i panowie, będziemy dziś znów mówić o programowaniu. Na dachu naszej szkoły wylądował właśnie helikopter i wysiadł z niego prowadzący ten program. Przemysław Adam Śmieje. No jesteście, cieszę się, super. Super, no już wystarczy tych oklasków. Dobrze, moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie troszkę igrać z losem. Mam nadzieję, że będziecie wspólnie ze mną ćwiczyć, że w razie czego naciśniecie sobie pauzę i poćwiczycie samodzielnie. Dlatego mówię w liczbie mnogiej, że będziemy. A ja już skakuję na mój pulpicik i działamy. Otóż wiemy już, że są zmienne. Że jest na przykład zmienna liczba równa się 147. I ta liczba 147 może zostać wydrukowana ekologicznie na naszym ekranie. O, jeszcze tak ktoś mi zwrócił uwagę, że nie powinno się dawać tych spacji tutaj. No poniekąd jest to racja. Oczywiście to nie ma wpływu na działanie, ale jest pewien taki styl programowania w Pythonie, którego się powinno zachowywać po to, żeby te programy wyglądały identycznie. Więc dla mnie jest czytelnie, jak te spacje są, no ale chyba się przekonam do tej opcji, że bez spacji, skoro inni programiści Pythona tak programują, to nie wyróżniajmy się zbytnio. No więc tak, drukujemy i za każdym razem jest to 147. Ile bym sobie tutaj nie klikał, to zawsze jest to to. O, chyba jakiś drugi helikopter leci, bo za oknem go słyszę, nie wiem czy wy też. Ale to nie jest drugi prowadzący, ja zostaję, mam nadzieję, chyba że to mój zastępca. No nic. Leci, nie leci, albo to po mnie lecą. Dobra, programujemy. Programujemy, póki po mnie nie dolecą. No, i teraz moi drodzy, jeżeli chcemy, żeby ta liczba się zmieniała, to muszę zaimportować taki moduł, który nazywa się random. Import, czyli z importu sprowadzić z zagranicy, tak? Powiedzieć Pythonowi, żeby dołączył do naszego programu coś, co nie trzeba tego osobno instalować akurat w przypadku random. To jest elementem Pythona. Ale żeby zaimportował takie funkcje, które są w bibliotece random schowane. I teraz mogę tu wpisać random. No wiem, zrobiłem znowu te spacje. Mówię, tak jest kurczę czytelniej. Dobra. No to co? Teraz, moi drodzy, o co chodzi? Chodzi o to, że pamiętacie funkcję range, która znajdowała nam cały zakres liczb od początku do końca. I tu jest podobnie z rand range, tylko że to wylosuje nam liczbę z tego zakresu. Tak? I teraz ta liczba z tego zakresu może być dziesiątką, może być jedenastką, dziewiętnastką, nie może być dwudziestką. Tak? Jeżeli teraz to sobie uruchomię, 12, 11, 18, 10, nigdy nam się nie wylosuje 20. Jak to sprawdzić? No zrobię tutaj 10 i 10, 10 i 11, o. I jest cały czas 10, bo ta jedenastka się nigdy nie wylosowuje. Więc to o tym pamiętajmy, że tu jest nawias, że tu jest od 10 do 11, ale tu jest nieostra nierówność, znaczy nieostry nawias. Tu ten przedział jest otwarty, o tak to tego słowa mi brakowało, jest przedział otwarty z tej strony. No i w ten sposób wylosowałem sobie liczbę, no i mógłbym sobie teraz kazać losować na przykład takie liczby, jak w totolotku, tak? Od 1 do 49, no, czyli do 50, tak? Bo chcemy od 1 do 49. W totolotku chyba 49 jest, prawda? I teraz mamy tylko jedną. A ja chcę ich wylosować 6. No to użyję pętli for, tak? For i int. I jakaś zmienna, tak? Tam może być krok. A dam sobie i, bo jest takie krótkie. For i in range ile? 7 razy. I nie zapominam o wcięciach. I wylosowało mi 7 liczb do totolotka.
Przy czym, uwaga, jeżeli sobie polosuję odpowiednio, to czasami te liczby mogą się powtarzać, bo w żaden sposób się nie zabezpieczyłem przed powtarzaniem. O tym będziemy w następnych odcinkach mówić. Jak zrobić, żeby to losowało i nie powtarzało? Na chwilę obecną pokazałem Wam, jak się losuje i chciałbym, żebyście popróbowali sobie. Uruchomili sobie też Pythona, popróbowali coś. A oczywiście w międzyczasie zachęcam, żeby subskrybować, lajkować, udostępniać, no i komentować. Nie ma nietoperza z komentowaniem, ale komentujcie również, bo to zwiększa zasięgi. No ale wracając do tematu, a w zasadzie kończąc temat, popróbujcie sobie teraz losowaniem. I na zadanie domowe możecie spróbować zrobić na przykład program, który pyta użytkownika, ile liczb ma wylosować. Tak, spróbujcie ten program tak zmodyfikować, żeby było użytkownik podawał, ile liczb wylosować. Żeby użytkownik podawał na przykład, z jakiego zakresu wylosować. Czy chce od 1 do 49, czy może chce z zakresu od 50 do 1000. No i tyle na tę chwilę. Jak mawia mój kolega z kanału Świat Seby, taka reklama na koniec. Zaprenumerujcie również kanał Świat Seby, bo tam jest wiele ciekawych rzeczy, troszeczkę innych niż u mnie, ale bardzo ciekawych. No i lecimy sobie następnym razem ciągiem dalszym. A dzisiaj hasta luego, hasta pronto, cześć i pa.